obchodzi mnie w tym momencie. Jakby moje... Zabij ich. Jeszcze raz. Pierwsza śmierć ogólnie. Może ja złym mieczem walczyłam. Trzymać Erdenem. Ziemniak, dziękuję ci za followka. Witam cię w skromnych progach u Indii. Cześć, cześć. Staram się, słuchajcie, zatrzymać Erdenem, ale on cały czas ucieka. Nie wiem, czy ja mam go tak po prostu atakować. Znaczy ten wydaje mi się, że jest najsilniejszy ze względu na to, że on się tele... O, widzisz? Dobra, dupa, to nie wyjdzie akurat teraz. Wcześniej ja po prostu złym mieczem ich atakowałam. Czy on jest? No nie dobrze. Pomyliłam go z słupkiem. A, bo sprawdzałeś, kto ci te punkty dał, tak? Shit. On, widzicie, on tutaj jak robi uniki, bo normalnie wiecie, w dwójeczce to jak on robi unik, to on się turla, no nie? Teraz wam pokażę, jak on tutaj robi uniki, tylko dajcie mi chwilę. Zobaczcie, on się rzuca, on w ten sposób tutaj robi uniki, on się nie turla, on nie skacze, tylko robi taki mega śmieszny unik w ogóle. Nie podoba mi się ten tutaj unik za bardzo, bo to jest taki rzut jakby na tego. Dobra, lecimy z Quenem jednak. Próbujemy go zatrzymać Erdenem jeszcze. Dobra, udało się na razie. Lecimy na jak długo. To się nazywa piruet, ale nie podoba mi się do niego taki piruet. Już wolałam, jak się turlał. Bo tutaj takie troszeczkę jest to... wytrącający z równowagi, że tak powiem. Bo on nie atakuje wtedy, no nie? To nie jest tak, że on zaatakuje, jak się tak rzuca. Zaraz go załatwimy. Jeszcze jedno uderzenie i po nim. Gdzie jest ten? Albo i dupa, nie. Jeszcze raz. Chodź tu, misiek, chodź tutaj. Daj mi się zabić. Jesus. Gdzie on jest? Stój, dobra, gotowe już. Nie żyjesz, no nie? A nie, jeszcze jeden nadchodzi. O, ty skubańcu. Tak mówisz, lud? Ten jest chyba najsilniejszy, zobacz. Nie ma problemu, szuk, słuchaj. Okay.
Właśnie chyba dobra, bo to jest ta sama, co miałam wcześniej na tamtych. Też może nie, może on, ale nie widziałam, żeby ją chował. Dobra, zmieniłam ją. Ej, ale przecież ja wygrałam. Ale ma schizję teraz, no nie? Po alkoholu. Wstawaj, biały wilku. Co się z nim stało, ku? Kurwa mać. Przepraszam. Już źle ze mną. Wziąłem butelkę z czystym roztworem z mandragory. Zwykły człowiek by po łyku zmarł na miejscu. Na szczęście nasz wiedźmin ma inny metabolizm. Lol. Czysta mandragora jest trująca nawet dla wiedźminów. Miał szczęście, że wziął mały łyk i jako pierwszy. Glo, 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 glo. To jest mały łyk według nich. Dam mu wilgę, bo jeszcze nam zejdzie dzień przed ślubem. Cholera, ale materiał na balladę. Jak zresztą butelek? To samo. Przepraszam. Ty przepraszasz, a gdyby to by był ktoś inny, już by sztywniał. Nie przeszkodziło mu to w obiciu mord Hjalmarowi, Jarpenowi i Myszoworowi. Ładnie mu wyrżnąłeś, Eskel. Nasz białowłosej damie chyba się żołądek wywrócił do góry nogami. Będę miał teraz uraz do trunków ze Skellige. Dziękuję, druidzie. Cis. Zaraz, co się stało? Dobrze mi. Zarewix, dziękuję ci za followa. Witam cię w skromnych progach u Indii. Cześć, cześć. Pomyliłem butelki i wziąłem moje substraty do tworzenia lekarstw. Jakie? Co mnie tak chwyciło? Czysta mandragora. Czy ty zwariowałeś do cholery? Gdyby to nie był ja, Eskel albo Lambert, to już ktoś by gryzł ziemię. Ach, ja już wiem, dlaczego jest taki rozkojarzony. Widzieliście tę młodą blondynkę z 20 lat młodszą, z 200 lat młodszą od niego? To Freya, jego nowa asystentka. Chłopcze, trzymaj język za zębami. Zamknijcie się. Jak się czujesz, Geralt? Dobrze, już w porządku. Wylejmy to świństwo. Biedronowe, dziękuję ci za followka. Witam cię w skromnych progach u Indii. Cześć, cześć. A może urządzimy turniej walki? Skoro już się rozgrzaliśmy, to może warto się spróbować z legendarnym Geraltem z Rivii. Macie tu drewniane mieczyki? A jakże, przecież tami... Jakże nielicznym dzieciom, które przeżywają śmiercionośne mutacje, nie można spaść włos z głowy w pierwszych dniach ćwiczeń. Boże, dużo tych liter ogólnie teraz. Dobra, zatem spróbujmy się z legendą. Czy legendy mają w rozpisce ewentualną porażkę? Nie jestem niezwyciężony, Jarpen. Zwłaszcza jak Indie mną gra. Och, to wiedziałem. Ale jesteś niepokonany. Nadal żyjesz. Zaczynajmy. Kto idzie na pierwszy ogień? Ja się wypisuję. Jestem tylko handlarzem. Ja za to miałem dość problemów w walce, jeszcze gdy miałem obie ręce. A co dopiero teraz? Walcz jak z królem demonów, Geralt. Broń się! Bum, 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 bum. Zizi się nie zadziera. Okej. Walcz, Geralt, do tańca! Z przyjemnością. O nie! O nie! Szkubaniec! Mnie dorwał! Zoltan! Widzicie, jakie on piruety robi? Piu, 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 piu. Dance monkey, dance monkey, dance monkey, o, o. Zamrażają staniki, słuchaj. Kuźwa! Ajajajajaj! Dałem ci wygrać po znajomości, oczywiście, że tak, jak żeby inaczej. Miałeś rację, nie jesteś niezwyciężony. Ale wirujesz jak diabeł, a i przegrać po takim wysiłku to nie ujma. Wypijmy zatem za was. Przeżyłeś więcej niż jakikolwiek wiedźmin w historii, Geralt. Wypijmy za to. Wasze zdrowie. Już czuję, że rzeszczam się w gacia. Rzeszczam. To będzie historia o ucieczce przez okno przed rosłym mężem nowej kochanki. Ciii. A więc zaczęło się to gdzieś w mariborskim lesie.
Na którymś z jego rozwidleń ja i Gerard rozstaliśmy się. On pojechał ku Brugge, ja natomiast skierowałem swe kroki ku Majenie. Jechałem głównym traktem, gdy nagle ujrzałem przy drodze piękną dziewczynę o rudych włosach. Jej oczy zielone jak szmaragdy, a usta koloru krwi. Ostatnio to była schorowana staruszka. Śmieszne. Rzeczywiście, dokładnie tak było. Przepraszam, z emocji i alkoholu mogłem się pomylić. Zatem... Zatem co? Las Mariborski, do Rzecze Inny, rok 1260. Bywaj, Jaskier, bywaj, przyjacielu. I co teraz, Jaskrem, będziemy grać? O mój Boże, słuchajcie, fantastyczne jest to, że gramy tyloma postaciami tutaj. Przejdź przez las. O, staruszka. Młody i piękny młodzieńcze, czy mógłbyś pomóc mi wrócić do mojej chaty? Zmierzcha już, a wzrok nie ten. Oczywiście, służę pomocą. Gdzie mieszkasz? Musimy iść głównym traktem. Zaprowadzę cię. Jak się nazywasz, młodzieńcze? Jestem słynny Bart Jaskier, znany od Bujny po Jarugę. Niestety do tego lasu nie docierają wieści z zewnątrz. Miło mi cię poznać, młodzieńcze. Zatem ruszajmy. A jak się pani nazywa? Ach, wiele lat minęło, odkąd ktoś się do mnie zwracał mym prawdziwym mianem. Możesz mówić mi Natus. Dlaczego pani tu mieszka? Dlaczego ma pani takie wielkie oczy? Stara wojna dawno temu sprowadziła mnie tutaj. Mój mąż zbudował mi dom. Żyliśmy razem, aż wreszcie on zmarł w potwornej gorączce. Byłam stara. Nie miałam gdzie się udać. Zostałam w naszym domu. Zatem ruszajmy, bo pada coraz bardziej. Dobra, ale ty mnie musisz chyba prowadzić, staruszko. Dobra, czyli ja idę pierwsza, dobra. O tym samym pomyślałam, Luke, powiem ci szczerze. Tak jak z reguły o tym nie myślę, to o tym samym pomyślałam. Dobra, ona idzie za mną, to dobrze. Natuś, doprowadzę cię bezpiecznie. Daleko jeszcze? Nie, jeszcze kawałek. Grosza daj Wiedźminowi, sakiepką potrząśnił, sakiepką potrząśnił. Siema, Indy! To nie, to jest Jaskier, mój drogi, Jaskier. Muzykant. Żerał. To jest mod do dwójeczki. Który opowiada historię po trójeczce, tak? Coś takiego. I tutaj grasz różnymi w sumie postaciami. Nie, to jest Jaskier. Dlaczego sobie pani ze mnie dworuje? Ależ skąd? Przyłóż nos do kielicha i weź głęboki wdech. Poczuj tę żywą woń, krew. Jesteś wiedźmą? A tfu, nie, zdecydowanie nie jestem wiedźmą. Ale ma ładne oczy. Oho, zaczyna się. Wspaniale, wprost wspaniale. Co się zaczyna? Przemiana. Co się dzieje z pani oczami? Dlaczego są żółte i zęby? Czemu rosną ci zęby, kobieto? Wiesz co, w sumie ci nie powiem, bo wyszedł do dwójki. Także jest to ciekawe, że jest to mod do dwójki, ale jest on po trójce. Ale faktem wydaje mi się, że to przez jakby mechanikę w tej grze i jakby sposób, na jakim dwójka powstawała, to było łatwiej właśnie zmodować dwójeczkę, aniżeli trójkę, która już była na bardziej zaawansowanym poziomie. Takie jest moje zdanie, ale nie wiem. Czekajcie, bo nie mogę tego zmienić! Tutaj się. Czemu go nie mogę uderzyć w ogóle? Tutaj się zmienia bardzo, powiem ci szczerze.
tutaj najpierw grasz, nie wiem, jednym Wiedźminem, potem drugim, potem jesteś Jaskrem, potem jesteś Ciri. Znaczy ona się zmieniła, Luke, wiesz? Ona się właśnie zmieniła. Ulove Charles. You love Charles! Dzięki za vloga. Witam cię w skromnych krokach Winnie. Cześć, cześć. Siema, cześć, cześć. Siema, Erizo, cześć, cześć. Ty w pracy dzisiaj? No ona się chyba w tego wilkołaka właśnie zmieniła, tak na mój rozum. Bo jej się oczy zaczęły zmieniać i ona się nagle właśnie w tego wilkołaka zmieniła. O! To była ona chyba, z tego co mi się wydaje. Zawróciłem od razu, gdy znalazłem ślady wilkołaków. Ten las nigdy nie był bezpieczny, ale bandyci to jedno, a wilkołaki... Jak zwykle mnie uratowałeś, przyjacielu. Chodźmy stąd, żygać mi się chce, śmierdzi tu mokrymi psami. Właśnie nie rozumiem tej sytuacji za bardzo, ale pamiętaj, że to jest historia opowiadana przez Jaskra, tak? Jaskier opowiada tę historię, więc... co teraz pijemy? Mahakamski spirytus? A po pracy już jesteś, to super, bardzo mnie to cieszy. Pijemy spiryt, co? Nie rozumiem za bardzo tej historii. Dokładnie, może nie mieć sensu, bo to jest historia Jaskra, pamiętajcie o tym. Jaskier historię bardzo urozmaica, że tak powiem. No jasne. Najprzedniejszy spędzony tajemniczym mahakamskim sposobem. Dlaczego tajemniczym? Gnomi alchemicy nigdy nie trzeźwieją na tyle, żeby pamiętać i zdradzić przepis. No to na pochybał! Skurwysyno! Na pochybę, skurwysyno!